Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro w naszym kraju dominował będzie układ baryczny niskiego ciśnienia i front atmosferyczny związany z niżem znad Skandynawii, ale pozostaniemy w tej samej ciepłej masie powietrza. Czeka nas kapryśna aura, bo na przemian ze słońcem spodziewamy się grubych, kłębiastych chmur i przelotnych opadów deszczu. Mocniej popada u nas na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Na termometrach jutro od 13 do 15 stopni chłodniej, tylko na Śląsku tu około 10 kresek. To popatrzmy, jak będzie u nas. W nocy chmury oraz opady deszczu pojawią się w całym regionie, ale noc będzie całkiem ciepła, z temperaturą od 5 stopni w Kłodzku do 8 w Jeleniej Górze, w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro o poranku spore zachmurzenie i przelotne opady, a chwilami również przejaśnienia i trochę słońca. I już przez cały dzień pogoda będzie zmienna. Na niebie znowu trochę słońca i trochę chmur i wszędzie deszcz. Opady chwilami będą intensywne. Przez cały dzień na Dolnym Śląsku spadnie do 8 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni, a nasze termometry pokażą od 11 stopni w Kłodzku do 13 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie się jutro nieznacznie wahać, w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Wiatr zachodni słabo umiarkowany, chwilami silniejszy. Biometr niekorzystny i złe warunki drogowe. Na drogach będzie ślisko. Kolejne dni marca podobne, z temperaturą około 13-14 stopni i z przelotnymi opadami. Miłego wieczoru Państwu życzę i dobrego tygodnia. Do zobaczenia.